Skansen w Sanoku, którego pełna nazwa brzmi Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, to pierwsze i największe pod względem liczby obiektów etnograficzne muzeum założone po II wojnie światowej w Polsce. Skansen zajmuje powierzchnię 38 hektarów. W dworku Stupnickich, nazwanym Kocim Dworkiem, mieści się kasa biletowa i główne wejście do skansenu. Ten modrzewiowy dworek, datowany na początek XIX wieku, rozebrano i przeniesiono do skansenu w 1962 roku. Skansen został założony w 1958 roku z inicjatywy Aleksandra Rybickiego, przemyskiego muzealnika, kolekcjonera dzieł sztuki, opiekuna zabytków i jego pierwszego dyrektora. Drugim współzałożycielem skansenu był wojewódzki konserwator zabytków Jerzy Tur. Obiekt udostępniono zwiedzającym 25 lipca 1966 roku. Ekspozycja dorobku kultury materialnej poszczególnych grup etnicznych podzielona jest na sektory i liczy łącznie 180 obiektów. Budownictwo pogórzańskie i doliniańskie zlokalizowane jest w dolnej części skansenu, natomiast ułemkowskie i bojkowskie w wyższej jego części. Najpierw zwiedzimy miasteczko galicyjskie. Miasteczko galicyjskie to najbardziej prestiżowa realizacja w skali europejskiego budownictwa skansenowego. Autorem projektu był dr Henryk Olszański, a konsultantem długoletni dyrektor muzeum profesor dr habilitowany Jerzy Czajkowski. Zgromadzono tu i zrekonstruowano 29 obiektów, w tym 26 budynków o charakterze mieszkalnym, mieszkalno-produkcyjnym, mieszkalno-handlowym i mieszkalno-usługowym. Znajdziemy tu m.in. warsztat szewski, lutniczy, stolarski, piekarski, zegar mistrzowski, fotograficzny, karczmę, remizę strażacką z figurą świętego Floriana, patrona strażaków, a także aptekę, sklep kolonialny i pocztę. Udało nam się posłuchać melodii wygrywanej przez starego kataryniarza i zobaczyć wnętrze domu, przed którym grał. Na wyposażeniu miasteczka znalazło się 3,5 tysiąca różnych przedmiotów. Eksponaty gromadzono w sposób celowy i tematyczny. Przeglądano tysiące fotografii, przeprowadzano dziesiątki wywiadów, aby jak najdokładniej oddać małomiasteczkową kulturę i atmosferę z przełomu XIX i XX wieków. Wyposażenie tego wnętrza pochodzi z początków XX wieku. Tak wyglądało wnętrze zakładu fryzjerskiego. Zakłady i pracownie łączyły się z częścią mieszkalną. Wchodzimy do pracowni i mieszkania krawca. I tu czeka niespodzianka, bo zastajemy przy pracy krawcową. Nie mogło zabraknąć zegarmistrza, czy też fotografa. Ważną funkcję pełnił sklep przemysłowo-spożywczy, w którym było przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Można to było nabyć naftę, cukierki, o ile było stać na nie rodziców dzieci, i artykuły tak luksusowe, jak kawa czy herbata. I znów z tyłu domu mieściło się mieszkanie sklepikarza. Na ladzie obowiązkowo waga i kasa. Po przejściu grupy obiekty zamykane są na klucz.
Znajdujemy się w domu aptekarza. Nad piecem suszą się zioła używane do wyrobu leków. Apteka nosi nazwę pod okiem opatrzności. Aptekarz był ważną postacią, gdyż często zastępował lekarza, weterynarza czy nawet dentystę. To jego salon. W tym budynku mieści się poczta. Urząd pocztowy i jego wyposażenie było własnością państwową. Naczelnik poczty tu mieszkał i pracował, ale gdy przechodził na emeryturę, musiał pozostawić meble i całe wyposażenie. Jako że ludność tych terenów była przede wszystkim wyznania prawosławnego, była również pracownia, w której miejscowy artysta pisał ikony.